Hej dzieciaczki, jesteście ciekawi, czy Pando okaże się dobrym przyjacielem i podzieli się deskorolką? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. Pewnego dnia Bing i Flop postanowili pobawić się na placu zabaw. Bing, zawołajmy Sulę i Pando. Razem będzie nam zdecydowanie weselej. Jak zwykle masz rację. Chodźmy po nich. Hej Sula, idziesz z nami na plac zabaw? Cześć, pewnie, że tak. Super, zawołajmy jeszcze Pando. On z nami na pewno nie pójdzie. Widziałam go dzisiaj rano z nową deskorolką i nawet nie chciał ze mną gadać. Odwrócił się i odjechał sobie na niej. Zadzwonię do niego, może akurat zechce z nami pójść. Flop zadzwonił do Pando. Cześć Pando, wybieramy się z Bingiem i Sulą na plac zabaw. Przyjdziesz do nas? Przyjadę na mojej nowej deskorolce. Odpowiedział bardzo zadowolony Pando. Okej, my jesteśmy teraz u Suli. Spotkamy się na miejscu. Na pewno dotrę tam wcześniej od was. Na razie. Pando niespodziewanie zakończył rozmowę przez telefon. Przyjaciele ruszyli na umówione miejsce. Jako pierwszy na plac zabaw dotarł Pando i o mało co nie wjechałby w ogrodzenie. Ups, muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Reszta przyjaciół również dotarła na plac zabaw. Cześć Pando, jaką masz super deskorolkę. Wiem, kupiłem sobie najnowszy model. Nazwałem ją Błyskawica. Fajna, ale mi osobiście ten kolor się nie podoba. Sulo, przecież kolor nie jest najważniejszy. Jazda na niej musi być super. Oj, masz rację. Jeździ się na niej mega szybko. Dasz mi się nią przejechać, Pando? No nie wiem, może innym razem. Sam jeszcze nią za wiele nie pojeździłem, a jak się na niej wywrócisz i mi ją zepsujesz, najpierw ja muszę nią sobie pojeździć. Pando bardzo niegrzecznie odmówił przyjacielowi, a Bing troszkę posmutniał. Szkoda. Akurat co jak co, ale Bing jeździ najlepiej z nas na hulajnodze, więc myślę, że z deskorolką nie będzie miał problemu. Nie smuć się, Bing. Chodźmy się pobawić na plac zabaw. No dobrze, chodźmy. Pando, a ty nie idziesz? Za chwilę może przyjdę. Chcę trochę jeszcze poćwiczyć na mojej deskorolce. Jak chcesz, my idziemy. Pando wsiadł na swoją deskorolkę, odepchnął się i pojechał przed siebie. A pozostali przyjaciele świetnie bawili się na zjeżdżalni. Cieszę się, że mogę się teraz z wami bawić. To co, może teraz chodźmy się pokręcić? Wiecie co? Ja tu poczekam na was. No tak, Flopowi kręci się w głowie. Ale może spróbujesz jeszcze raz? Sam mi kiedyś mówiłeś, że trzeba przezwyciężać swoje słabości. No tak, masz rację. No dobrze, spróbuję. W tym samym czasie z kolei Pando próbuje opanować swoją nową deskorolkę.
nie, nigdy się na niej nie nauczę jeździć. Cały czas się przewracam. No nie, przecież nie mogę pokazać moim przyjaciołom, że czegoś nie potrafię. Jeszcze będą się ze mnie śmiać. Nauczę się choćby nie wiadomo co. Pando ruszył dalej przed siebie. W tym samym czasie przyjaciele postanowili zakończyć zabawę na placu zabaw. Oj, ale się zmęczyłam, ale fajnie było. Masz rację, musimy częściej tu przychodzić. Nawet kręcenie się na karuzeli mi się spodobało. Zapraszam teraz do mnie. Upiekłam pyszne ciasteczka czekoladowe. Na twoje ciasteczka zawsze jestem chętny. Natomiast Pando wpadł w poważne tarapaty. Jednak nie dał rady wyhamować i przewrócił się na przydrożnym płocie. Ajć, ajć, jak boli. Ała, ała. Mam nadzieję, że jakoś dojdę do domu. Na szczęście jest niedaleko. Ała, ała, ale boli. W dodatku obtarłem sobie skórę, ale sobie narobiłem. Poturbowany Pando powoli ruszył do swojego domu. Proszę, częstujcie się. Bing i Flop posmakowali ciasteczka Suli. I jak smakują wam? No pewnie są przepyszne. Niech Pando żałuje, że ich nie spróbuje. Może zadzwonię i go zaproszę. Co o tym myślicie? No jasne, zrób to. Suli wykręciła numer do Pando. Halo. To ja, Sula. Chciałam cię zaprosić na pyszne ciasteczka czekoladowe. Przykro mi, ale nie dam rady przyjść. No tak, mogłam się spodziewać. Znowu wybierasz swoją nową deskorolkę zamiast przyjaciół. Pando zaczął szybko się tłumaczyć. Nie, nie, to nie tak, Sulo. Nie mogę do ciebie przyjść, bo się przewróciłem na deskorolce i teraz okropnie boli mnie noga. To czemu do nas nie zadzwoniłeś? Zresztą nieważne, czekaj tam i się nie ruszaj, zaraz u ciebie będziemy. Sula opowiedziała reszcie, co się stało. Musimy mu pomóc. Bez wątpienia masz rację. Chodźmy szybko, zobaczymy, co się stało. Przyjaciele bardzo szybko dotarli do Pando i zmartwieni pytają o jego zdrowie. Jak się czujesz, biedaczku? Bardzo boli? Już trochę mniej. Oj, muszę ci ją opatrzyć. Gdzie masz apteczkę? Leży tam w niebieskiej szafce. Zaraz nakleję ci opatrunek, tylko się nie ruszaj. Ała, ała. Gotowe, na szczęście to nic poważnego. Możesz jeszcze w tym pomóc, powiedz, chętnie to zrobię. Ja też służę pomocą, nie możesz się teraz przemęczać. Jest mi tak bardzo wstyd. Jesteście dla mnie tacy mili, a ja tak niegrzecznie zachowałem się wobec was. Przepraszam cię, Bing, że nie pozwoliłem ci się przyjechać moją nową deskorolką. Nic się nie stało. Na placu zabaw też fajnie się bawiłem. Mam za swoje. Teraz na pewno nieprędko wsiądę na nią. Pando wziął do ręki deskorolkę i wręczył ją Bingowi. Co robisz? Weź ją proszę. Możesz nią jeździć ile zechcesz. Mi i tak się teraz nie przyda. Naprawdę? Dziękuję. Obiecuję, że jak wydobrzejesz, to nauczę cię na niej jeździć. Nie martw się, będziesz śmigał na niej lepiej ode mnie. To niemożliwe, ale cieszę się i chętnie skorzystam z twoich lekcji. Szkoda, że wcześniej nie poprosiłem cię o pomoc i byłem taki niekoleżeński. Trudno, za błędy się płaci. Nie smuć się, spójrz, jakie pyszne ciasteczka ma dla ciebie Sula. Flop ma rację, moje ciasteczka na pewno poprawią ci humor. Dziękuję, Sulo, są pyszne. Wam wszystkim dziękuję za okazaną mi pomoc. Jesteście moimi prawdziwymi przyjaciółmi. Od dzisiaj będę się wszystkim dzielił. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze.
A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!